Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Krzysztof Paszek, bardzo mi miło tutaj być. Jestem współzałożycielem Bioseco, spółki, która zajmuje się, tak jak zostałem zaanonsowany, ochroną ludzi oraz ptaków, ale nie tylko. Też Państwu opowiadam o gatunkach i o ochronie zwierząt, też w kontekście, tak jak moi poprzednicy, w kontekście powrotu do korzeni, dbania o tego, co jest ważne. To, co jest istotne, to to, że podczas całej naszej ewolucji gatunki radziły sobie w sposób, że tak powiem, samoistny, samodzielny. Także do zderzeń między gatunkami dochodziło od zawsze, tak? Jak patrzymy na takie zdjęcie, które jest za moimi plecami, to myślę, że każdy z nas ma pełne zrozumienie do tego, co się dzieje, ma pełną akceptację, że gatunki od dawien dawna w jakiś sposób koegzystowały ze sobą, zderzały się i w jaki sposób funkcjonowały razem. Są jednak zderzenia, których myślę, że nie powinniśmy akceptować. Takim zderzeniem jest zderzenie, które tutaj widzicie na tym zdjęciu. Jest to zderzenie, jak zapewne się domyślacie, samolotu z ptakiem. Jest o tyle ciekawe, że to zderzenie było centralnie w dziób tego samolotu. Samolot Turkish Airlines, stosunkowo niedawno się to zdarzyło. I ten, generalnie nikomu się nie stało, wszyscy przeżyli, za wyjątkiem oczywiście tego ptaka. Ptaka, który, co by nie mówić, miał prawo tam być, miał prawo lecieć w tej przestrzeni, to jest jego miejsce. I bardzo często w kontekście bezpieczeństwa ludzi mówimy i komfortu naszego życia mówimy, okej, to był jeden ptak, zginął, no trudno, ważne, że nikomu się nie stało. Ta empatia dla ludzi jest wielokrotnie większa niż dla zwierząt. Niby wszyscy się troszczymy o to, żeby te nasze gatunki, pozostałe gatunki przetrwały, ale mimo wszystko akceptujemy to, ile tych gatunków na świecie ginie. Na świecie w tej chwili jest 7 miliardów ludzi, a niektóre zagrożone gatunki, które również występują w Polsce, występują w liczbie kilkudziesięciu sztuk, kilkaset sztuk. Tak codziennie te gatunki giną. Kolejną ilustracją jest kolejne zderzenie samolotu z ptakami. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie te zdjęcia, z jakiego miasta pochodzą. Dokładnie, to jest rzeka Hudson, Nowy Jork. Nie tak dawno temu. I tutaj to, co chcę powiedzieć na temat tego zdarzenia, że to zderzenie właśnie gatunków jest nie tylko niebezpieczne dla tych słabszych gatunków, ale również dla nas. Tutaj wtedy wybrałem tutaj najmniej tak by drastyczne zderzenie z ptakami. Tutaj wszystko się skończyło dobrze, dla ludzi przynajmniej, nie dla gęsi kanadyjskich, które wleciały do silników. Pilot, mimo że teren był bardzo mocno zurbanizowany, udało mu się wylądować właśnie na rzece Hudson. Wszyscy z tego zdarzenia wyszli cało. Z tym, że to, co tutaj Państwo widzicie, co zresztą widzieliście w wiadomościach, co przekazywały agencje prasowe, to jest tylko ułamek tego, co się dzieje naprawdę w ciągu każdego dnia. Tych zdarzeń, jeżeli chodzi o zderzenia lotnicze z ptakami, tego jest naprawdę bardzo dużo. W samej Polsce dochodzi do kilkuset takich zdarzeń w skali roku. To co, żeby dać tutaj takie, bym powiedział, ilustrację do tego, że to dotyczy każdego z nas. Dokładnie tydzień temu na lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku doszło do zderzenia z samolotu linii Wizz Air, lecącego z Gdańska do Lubeki, zderzył się zaraz po starcie z Mewą. I ten samolot, pilot tego samolotu musiał zdecydować o tym, żeby zawrócić. Spowodowało to dosyć duży stres pasażerów, również wpłynęło na znaczące opóźnienia i tak dalej, i tak dalej. Także to, co chcę powiedzieć, to się dzieje również u nas, to się również dzieje w porcie gdańskim.
Te zdarzenia nie są nagłaśniane, ponieważ to nie jest w niczyim interesie, ale do tego dochodzi. Także tu nie tylko mówimy o bezpieczeństwie samych zwierząt, ale przede wszystkim nas jako pasażerów samolotów. I tak jak tutaj to dotyczy w dużej mierze bezpieczeństwa ludzi, to następna zderzeń to jest zderzenia, które już dotyczą tylko i wyłącznie tych naszych, nazwijmy to, słabszych i mniej odpornych na naszą cywilizację istot, jakimi są ptaki, jak również nietoperze. Kiedyś, to muszę się wam zwierzyć, że kiedyś jak jeździłem, jak zresztą myślę, że tak chyba każdy z nas, jak przejeżdża autostradą, widzi z daleka kręcące się wiatraki, myśli sobie, okej, majestatycznie, powoli się kręcą gdzieś tam daleko i które widać z wielu, wielu kilometrów. Kiedyś się zastanawiałem, jak to jest możliwe, o co jest to wielkie halo, że tam giną ptaki, przecież te wiatraki widać, kręcą się wolno, co te ptaki są jakieś ułomne, żeby nie ominąć tych wiatraków. Okazało się po kilku latach, w jakim byłem błędzie. Te konstrukcje, kiedyś miałem okazję być pod samą pracującym wiatrakiem. Nie wiem, czy ktoś z was był. Jeśli był, to potwierdź moje słowa. Jest to naprawdę dosyć dziwne uczucie stać pod tą olbrzymią konstrukcją, która się obraca i to nie jest miłe uczucie, bo to naprawdę te konstrukcje są gigantyczne, a sam koniec łopaty turbiny wiatrowej, nie wiem, czy wiecie, z jaką prędkością liniową się kręci. Dokładnie. To są takie prędkości, około 200-300 km na godzinę, także one pędzą. I wyobraźcie sobie, do zderzeń, znowu wracając do tych zderzeń między naszymi gatunkami, proszę sobie, dochodzi głównie w dwóch sytuacjach. Jedna to jest taka, że ptaki od zawsze migrowały w cyklu wiosna, jesień, północ, południe. Migrowały od NNN pokoleń i pewnego dnia nagle powstaje farma wiatrowa. I wyobraźmy sobie, że te ptaki lecą, jak zawsze latały, nocą, jak są złe warunki atmosferyczne. Latają głównie na takich wysokościach między 50 a 150 metrów. Niektóre gatunki latają oczywiście wyżej, ale to jest często wysokość przelotu. I proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli one wpadają w taki las takich farm wiatrowych. Jest naprawdę niewiele z nich się da naprawdę spora ilość ginie. Tutaj dobrałem takie zdjęcie, żeby pokazać, że to nie tylko dzieje się pod naszą szerokością geograficzną, ale można powiedzieć, że pod każdą szerokością geograficzną. I to giną nie tylko ptaki, ale giną również nietoperze. Z nietoperzami jest tutaj, jak już zostając na chwilę przy tych zwierzętach, jest ciekawa sprawa, że na początku, jak znajdowano martwe nietoperze, które leżały pod farmami, na farmach wiatrowych, pod turbinami, chiropterolodzy zastanawiali się, co się dzieje. One nie miały żadnych uszkodzeń, nie miały żadnych ran takich mechanicznych. Okazuje się, że te olbrzymie łopaty, które jak czasami przejeżdżają przez autostradę, to widać, jakie to są monstrualnych rozmiarów konstrukcje. One kręcą się z tak wielką prędkością, gdy nietoperz wlatuje za tą łopatę, tam jest tak duże podciśnienie, które po prostu rozrywa tym zwierzętom małym zresztą płuca i padają martwe. I śmiertelność nietoperzy jest, można powiedzieć, dwukrotnie większa niż śmiertelność ptaków na farmach wiatrowych. I teraz tak, jakie są rozwiązania? Można powiedzieć, że z jednej strony to są odnawialne źródła energii, tak? Chcemy je wspierać. Dobrze, wspierajmy, ale jednocześnie dbajmy o to, żeby te nasze gatunki, które gdzieś istnieją na tych naszych terenach od tysiącleci, czy wręcz od milionów lat, żeby one dalej mogły egzystować. I tutaj od razu powiem, że w tym miejscu zaczęła się nasze przedsięwzięcie, które nazwaliśmy Bioseco. Stworzyliśmy urządzenie, które monitoruje
całą przestrzeń powietrzną wokół takiego wiatraka są, tutaj widać jakby z tej strony dwie takie jednostki, one są z drugiej strony również w tej ilości, w sumie cztery strony świata. To jest zainstalowane na jednej z farmie wiatrowej należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Pokażę Państwu, przepraszam, jak to działa, gdybyście Państwo byli zainteresowani. Urządzenie składa się z kilku sensorów, głównie sensorów wideo, sensorów audio oraz radarów. W momencie, kiedy przelatuje ptak czy stado ptaków, mniej więcej od 500 metra to stado czy te ptaki są rozpoznawane i następuje detekcja. Przez następny taki obszar, mniej więcej 200 metrów, jest analizowana trajektoria lotu danego ptaka czy grupy ptaków. Jeżeli okazuje się, że on leci w miarę w linii prostej, nie jest na kursie kolizyjnym z łopatami turbin, w tym momencie nie jest podejmowana żadna akcja. Jeżeli jednak się okazuje, że wszystko wskazuje na to, że on trafi na turbinę, wtedy następuje akcja w postaci zatrzymania, czy właśnie można powiedzieć na początku spowolnienia pracy turbiny, aż do pewnego zatrzymania. To też zależy trochę od prędkości, z jaką ten ptak leci. I w momencie, kiedy dochodzi do takiej najbliższej odległości, rzędu kilkudziesięciu, od 100 metrów do 50 metrów, wtedy są uruchamiane światło stroboskopowe. Jak mówią nasi przyjaciele ornitolodzy, żeby te ptaki wyszły z tego trybu na przykład polowania na tryb, o uwaga, tu się coś dzieje. I w tym momencie nie dość, że ten wiatrak się albo już stoi, albo bardzo wolno kręci, jednocześnie ten ptak w tym momencie jest ostrzeżony, że w tym momencie ta przeszkoda jest. I tutaj to zagrożenie zderzeniem spada bardzo, wręcz do dużego minimum. To rozwiązanie również żeśmy zaadaptowali dla potrzeb lotniskowych. W tej chwili jest to rozwiązanie zainstalowane w porcie lotniczym w Gdańsku. Nie jest ono jeszcze przekazane do służb lotniskowych. Mam nadzieję, że to się stanie w ciągu najbliższych miesięcy. Także mam nadzieję, że jak Państwo, czy tutaj łącznie ze mną, będziemy latać samolotami, będziemy mogli się czuć nieco bezpieczniej, jeżeli chodzi o chociażby o te zagrożenie związane ze zderzeniem z ptakami. I Państwu chciałbym przekazać, to to, że wydaje mi się, że cokolwiek robimy, jest ważne to, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy i pamiętać o tym, że gdzieś tam są te aspekty związane z innymi gatunkami, ich prawem do życia, ich prawem do przebywania w tej samej przestrzeni, co my, i do tego, żeby one się nie zderzały. Z jednej strony mamy jakby te rozwiązania, czy te nasze dążenia, z drugiej strony mamy taki dosyć brutalny biznes, wielkie przedsięwzięcia, wielkie instytucje. Ja myślę, że jest ważne to, żeby pamiętać, że tymi instytucjami również kierują ludzie. Ludzie, którzy mają dzieci, którzy gdzieś prywatnie są wrażliwi. I tutaj zaczynając od współpracy z Polską Grupą Energetyczną, mimo takich stereotypowych myśleniu o firmie państwowej, gdzie te stereotypy są dosyć takie, bym powiedział, jednoznaczne, muszę powiedzieć, że ludzie, z którymi pracujemy, to są ludzie, którzy są po prostu wrażliwi, którym zależy. I to jest fantastyczne. To samo nasi partnerzy z portu lotniczego też są bardzo, bardzo pomocni, bardzo zaangażowani i z takimi ludźmi naprawdę da się pracować. W tej chwili jakby rozwijamy to nasze przedsięwzięcie i widzimy, że możemy znaleźć partnerów, którzy dbają o te podstawowe wartości. Czyli biznes, tak, okej, ale nie tylko. Niech coś idzie za tym więcej. To, żebyśmy mogli robić coś pożytecznego, tak żeby następne pokolenia mogły powiedzieć w ciepłych słowach o nas się wyrazić. To można powiedzieć, że ich los właściwie jest, można powiedzieć, szeroko w naszych rękach. Tak? Jeżeli damy im, naszym dzieciom, o których już wcześniej tutaj była mowa, jeżeli jest ważne, co im zostawimy. Czy zdegradowane środowisko, gdzie będą raptem kilka gatunków, czy damy im tą bioróżnorodność.
I myślę, że to zależy też od każdego od nas. Ja jestem osobiście zwolennikiem takiego, takiego już gdzieś ukutego wcześniej określenia, jak zrównoważony rozwój. Rozwijać się tak, rozwijajmy się, ale dbajmy o to, żeby ten rozwój był nie kosztem środowiska. A tu w tej chwili przez ten czas mogłem Państwu powiedzieć trochę o nietoperzach, o ptakach, ale to dotyczy i wszelkich ssaków, i kwestii ssaków morskich, oceanów. Naprawdę tutaj jest wiele do zrobienia. Myślę, że każdy, choć w małym stopniu, jak coś zrobi w tym kierunku, to już naprawdę będzie dużo. Także dbajmy o tych najmniejszych i pamiętajmy o tym, żeby, mówiąc o współistnieniu wielu gatunków, żeby po prostu te gatunki też z nami istniały. Także dziękuję serdecznie.